Teraz, kochani, będziemy się za chwileczkę modlić o udzielenie, prawda, w temacie ewangelizacji. Artur mówił przed momentem. I kochani, odkąd się tutaj jestem od rana, ja wierzę, że to Boży Duch mówi do mojego serca. Znam 70% osób na sali. Jest już mnóstwo ludzi, którzy wychodzą na ulicę i głoszą Ewangelię. Ale to, co dzisiaj było w moim sercu, że są ludzie, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, aby iść i głosić. Są ludzie, którzy są poblokowani w pewien sposób. Mogą być tutaj ludzie, którzy na pewnym okresie swojego życia w jakiś sposób się zablokowali, wycofali, zgasli. I wiem, że są ludzie, którzy kiedy kładą się spać, zamykają oczy i widzą to, jak stoją na ulicy i głoszą Ewangelię. Ja wiem, że są tutaj ludzie, którzy śnią w nocy sny i widzą, jak uzdrawiają chorych. Kochani, ja bym chciał, żeby przede wszystkim właśnie wyszły te osoby, o których powiedziałem. Michał Julitka, Tomek Dorożała, Łukasz Popiołek, Bartek Michałów, Krystian Jest, Mateusz Makowski, Rafał i Kasia Grodzcy, Nina, Malwina Lisiecka, Tereska Romanowska, Anita Rochniak, Piotrek Panasiewicz i Wiktor Podejście tutaj. Teraz chcę, żeby każdy z was, kto chce, aby udzielenie namaszczenia nastąpiło w jego życiu, niech podejdzie po prostu tutaj, do tych ludzi, oni położą na was ręce. Ewangelizacja jest, tak jak powiedziałem, twoim powołaniem. Od początku, jak się urodziłeś. Jeśli głosisz, to po tym nałożeniu rąk będziesz głosił lepiej, mocniej i silniej. Podchodźcie proszę, będą kłaść na was ręce. Wyjdźcie, Boży wojownicy. Ojcze, ja Tobie dziękuję za to, że każdy jest powołany. Kochani, odpowiedzcie na to powołanie. Ja Tobie dziękuję, Duchu Święty, który jesteś duchem misji, duchem odwagi, duchem Ewangelii. Ja Tobie dziękuję, Ojcze, za to, że Ty wzbudzasz w tych ludziach pragnienie, by położyli swoje życie za Ewangelię. Niech to będzie uwolnione teraz nad nimi. Twoje namaszczenie, Duchu Święty. Ja się modlę, niech ogień pasji. Niech ogień pasji dla mnie jedu z innych dusz. Przenika teraz ludzi. Ojcze, niech Twoje imię będzie uwielbione przez służbę tych ludzi. Ojcze, niech Twoje imię będzie uwielbione, kiedy oni będą szli i głosić. Ja się modlę, niech Twój ogień, Duchu Święty. Ja Tobie dziękuję za to. Ja Tobie dziękuję za to.
łamie wszelką barierę. Niech to wzbogaci cię. Niech to wzbogaci cię. Yeah.
Oh.
świat.